Kiedy byłem dzieckiem, usłyszałem pewnego razu o Kingdom Hearts. A że byłem ogromnym fanem animacji Disneya, ale takim naprawdę ogromnym, zresztą dalej jestem, oczy mi się tak zaświeciły i stwierdziłem, że muszę to mieć, że muszę w to zagrać i to ograć. Nigdy nie byłem niestety graczem konsolowym i przeżyłem ogromny fakt jako dzieciak, że Kingdom Hearts było ekskluzywem konsolowym na PS2. Przez lata seria nie wychodziła poza konsolę, aż do 2021 roku, kiedy została wreszcie wydana na PC-te. Niestety na Epic Games Store, a że nie pałam sympatią do tej platformy, to czekałem na wersję Steamową i dniem 13 czerwca 2024 roku doczekałem się wreszcie. Kupiłem od razu cały bundle, zawierający do tych wszystkie części sagi i zacząłem od, wiadomo, pierwszej części. W gwoli śmiechłości w bundlu niestety nie ma Deichów oraz Recoded, ponieważ te gry zostały na 3DS-ie, nigdy nie zostały remasterowane, siłą rzeczy nigdy nie zostały przeportowane. No więc kiedyś jako garnę 3DS-a to sobie je przejdę, a na razie biorę się za wszystkie pozostałe. Po 26 godzinach gry i jej ukończenia postanowiłem rozłożyć ją na filmiki pierwsze i podzielić się wrażeniami z wami. Traktuję ten materiał trochę jako osobisty bank wspomnień, do którego będę mógł sobie wracać, aczkolwiek chętnie się nim po prostu podzielę. Podzielę ten materiał na 8 punktów i każdy następny materiał w tej formule będzie się tego trzymał. Myślę, żeby też zrobić taki materiał o różnych filmach, które oglądam, ale one by miały inne punkty, ponieważ jednak, no, wiadomo, no, granie jest równa filmowi, nie? A te punkty, które będziemy sobie przelatywać w tej serii, czy tam serii, formule, jak to nazwiemy, to po pierwsze wstęp, w którym teraz zresztą jesteśmy, 2. oprawa wizualna, 3. oprawa dźwiękowa, 4. technikalia, 5. gameplay, 6. fabuła, 7. subiektywne odczucia, 8. podsumowanie. Moim celem jest jak najbardziej obiektywna analiza gry, a pod koniec, w punkcie 7, opiszę moje własne odczucia. Zaznaczę jeszcze tylko na początku, że jako iż Kingdom Hearts posiada obecnie 22 lata, myślę, że nie muszę, ale żeby być fair, ostrzegam przed spoilerami. Jeśli ktoś się ich boi, to niech wróci do tego materiału po ograniu gierki, albo niech chociaż pominie cały punkt o fabule, gdzie ją sobie dokładnie opiszemy. Całutką fabułę razem z zakończeniem i... No ma to być bank wspomnień, tak? To jak się zapomnę tą fabułę, to się do tego wrócę. Wiadomo, o co chodzi. Dobra. Zaczynamy od oprawy wizualnej. Warto zaznaczyć, i trzeba zresztą zaznaczyć, że omawiamy port na PC-ta, który jest remasterem starej gry PS2. Grafika w tej produkcji jest dość nierówna. W rachy wieku oryginału modele w postaci są kanciaste, ale jednocześnie kolorowe i żywe, co doskonale oddaje barwność i charakter spotykanych bohaterów, potęgują wrażenie oglądania disneyowskiej opowieści, które zresztą tak uwielbiam. Lokacje natomiast często mają prostą i kwadratową strukturę i są stosunkowo niewielkie. Pełnią rolę hubów, są pełne detali i kolorów, co skutecznie oddaje klimat każdego z odwiedzanych przez nas światów. Cinematiki są tylko dwa, pierwszy otwierający grę i drugi ją zamykający. Oba są bardzo ładnie wyrenderowane, co niestety działa troszkę na niekorzyść gry, ponieważ odstają jakością na plus w porównaniu do reszty gry, co jest oczywiste i zrozumiałe, ale mam wrażenie, że różnią się trochę klimatem, co może być problematyczne. Są bardziej stonowane i wydają się pochodzić trochę innej gry, jednak w połączeniu z fabułą wywołują dokładnie te emocje, które powinny. Cutscenki, które są na silniku gry, mają animacje mowy ograniczone do zapętlonych ruchów ust, ale są pełne unikalnych animacji i starają się być dynamiczne dzięki ruchomej kamerze. Często jednak wypadają drewnianie, jak na przykład w przypadku Hadesa. Animacje postaci są żywe i dobrze oddają bajkowość oraz plastyczność świata. Gra posiada mnóstwo unikalnych animacji dla każdej postaci. Oświetlenie niestety jest płaskie, bez gry światłem i cieniem. Całkowicie, tego praktycznie nie ma. Gra posiada jednak wiele efektów cząsteczkowych, zwłaszcza podczas walki. Efekty takie jak gwiazdki czy pyłek są na porządku dziennym. To wpływa pozytywnie na odbiór gry. Choć zdarzało mi się zgubić w tych efektach podczas walki, choć to ogólnie dodają one bardzo dużo uroku. Najważniejsze jest jednak, że gra ma świetny styl artystyczny. Idealnie oddają się ducha starych animacji Disneya.
modele, efekty i inne elementy wizualne są przede wszystkim spójne, co jest bardzo ważne. Kingdom Hearts nie posiada customizacji stricte wizualnej. Wielkim plusem tej produkcji jest to, jak bardzo czuć bajkowy i radosny klimat, który potrafi również zaskoczyć ciężkimi i wzruszającymi momentami. Gra umiejętnie przeplata momenty mroku i sielanki, tworząc wrażenie, że mogłaby być spokojnie pełnometrażowym filmem Disneya. To jest jedna z największych zalet tej gry tak właściwie. Przejdziemy sobie teraz do oprawy dźwiękowej i... Gra jest poprawnie udźwiękowiona, choć zdarzają się przypadki takie jak tygrysek. Hey there! Name's Tigger! T-I-G-G-R! That spells Tigger! Który ma trochę zbyt duże echo, jakby było w studiu jeszcze nagrywane i nie było jeszcze do końca skompresowane. Przykładem takiej irytującej rzeczy związanej z dźwiękiem są ograniczone do 5 linii dialogowych, bo maksymalnie, które Thora wydaje podczas walki. Co już po godzinie gry staje się męczące. Muzyka stoi na najwyższym poziomie, z kolei w trakcie odwiedzania różnych światów ze stajni Disneya towarzyszy nam instrumentalna wersja znanej i kochanej piosenki z danego filmu. Na przykład w świecie małej syrenki jest to Na morza dnie. Przejdźmy do spraw technicznych. Techniczne sprawy zaczniemy przede wszystkim od sterowania. Jak wiemy, w platformówkach sterowanie jest często być albo nie być danej produkcji. Na szczęście w Kingdom Hearts sterowanie jest niesamowicie responsywne. Nigdy nie zdarzało mi się, że Thora zrobił coś, czego nie chciałem. Postać jest lekka i reaguje natychmiast po naciśnięciu przycisku. Wachlarz ruchów naszego bohatera stale się rozszerza i nigdy nie miałem problemu z przyzwyczajeniem się do nowego arsenału protagonisty. Tego co czytałem, to gra boryka się z problemami ze stabilnością na niektórych kartach graficznych i procesorach. Na szczęście na moim RTX 3060 Ti wszystko działało w stałych 120 klatkach na sekundę i nigdy nie zauważyłem drastycznych spadków wydajności. Gra ani razu nie wychypała mi się do pulpitu i nigdy się nie zawiesiła. O dziwo, praktycznie nie napotkałem błędów. Jedynym, które faktycznie zauważyłem kilkukrotnie i czasami męczył, była sytuacja, gdy kamera wyjeżdżała za ścianę i pokazywała świat od zewnątrz. Zanim przejdziemy jeszcze do omówienia samego gameplayu, porozmawiajmy jeszcze o technicznych aspektach gry, ale bardziej gameplayowych. Kamera często sprawia problemy, zwłaszcza w ciasnych przestrzeniach, gdzie łatwo ci się albo gdzieś zablokuje na ścianach, albo nie pokaże tego, co chcielibyśmy zobaczyć. Wydaje się też, że jest troszkę za blisko bohatera, choć przez większość czasu nie jest to dużym problemem. Co do interfejsu, umieszczenie menu w lewym dolnym rogu ekranu, kontrolującego właściwie wszystkie działania w trakcie gry, było strasznie dziwną decyzją. Skutkiem tego rozwiązania tak naprawdę jest to, że atak jest jedną z opcji, co oznacza, że w trakcie próby leczenia, na przykład jakąś mikturą leśniczą, jesteśmy bezbronni. Choć próbowano to obejść poprzez menu skrótów i na przykład rzucanie szarów jest pod tym konkretnym menu, i faktycznie to jakoś tam naprawia ten problem, ale nadal to jest strasznie niewygodne i to jak często prowadzi do śmierci naszej postaci, to nie wliczę. Co do reszty, interfejs jest przede wszystkim czytelny i chociaż nie zawsze wygodny w użyciu. Ekwipunek jest szczególnie problematyczny. Przeniesienie jednego przedmiotu wymaga chyba 5 kliknięć, co po wielokrotnym powtórzeniu, bo jednak te podki musimy przerzucać między ekwipunkiem a naszą postacią, może stać się naprawdę irytujące i męczące. Zwłaszcza, no jak już po kilku godzinach gry. Przechodząc do samego gameplayu, gra oferuje wiele, bardzo wiele sekcji platformowych i zagadek logicznych, związanych z tym platformingiem całym. Co osobiście bardzo lubię. Uważam, że Kingdom Hearts jest bardzo kompetentną platformówką. Niestety ogromnym minusem jest sekcja latania statkiem z gumowych klocków między planetami, czyli między poziomami. Jest to cholernie trywialna minigierka i strasznie dłużąca się. Na szczęście dostajemy wkrótce opcję tak zwanych warpowych skoków,
I mam wrażenie, że twórcy sami się ogarnęli, że jest to cholernie nudne i to wprowadzili. I to znacząco poprawia przy jakby dalszą część gry, bo nagle nie musimy latać od miejsca do miejsca i tracić machy hasu. Chociaż, mimo wszystko, problem czasem wróci, zwłaszcza pod koniec gry. Walka jest prosta, ale nie jest prostaska. Większość czasu sprowadza się jednak do machowania jednego przycisku, ale szybko otrzymujemy nowe umiejętności, które pozwalają na tworzenie różnorodnych kombosów. Podczas gry dobywamy również zaklęcia i ich ulepszenia. W praktyce większość graczy będzie skupiać się jednak głównie tylko na zaklęciu leczenia i nikomu nie będzie się chciało tworzyć buildów, jak na przykład mi. Sporym urozmaiceniem walki jest dostępność tak zwanych summonów, czyli bohaterów, których możemy wezwać na czas jednej walki. A do tego przez większość gry towarzyszą nam w boju Donald i Goofy. Z kolei w odwiedzanych światach Disneya możemy przypisać sobie jakiegoś kompana zamiast Goofy'ego i Donalda, który jest głównym bohaterem tego świata. Dajmy na to na przykład Aladyna, kiedy akcja dzieje się w Agrabach, czyli w tym całym krainie Aladyna, w tym mieście, w tej pustyni, tam tej jaskini życzeń i tak dalej, nie? I termikacja gry polega na zbieraniu głównie pierścieni, które zwiększają siłę, magię, ogólną obronę albo specjalizują się w konkretnym żywiole. Obroną przed tym żywiołem i to chyba zawsze jest 20%, co w sumie ciekawe, że nie ma wyboru między pierścieniami. Trochę mi tego brakowało, no ale to nie jest Diablo, to nie jest hack and slash, tak? Podczas eksploracji światów zdobywamy coraz silniejsze kluso-ostrza, czyli Keyblade. Próbowałem to jakoś przetłumaczyć, ale... Nie wiem, Keyblade mi o wiele lepiej, ale kluso-ostrze jak takim kunsztem moim tłumaczeniowym. A od kufów lub pobocznych zadaniach możemy zdobyć łupy dla naszych kompanów, Donalda i Goofy'ego. Czyli możemy na przykład jakieś różdżki kupić, możemy kupić tarfę dla Goofy'ego i tak dalej. Wrogowie upuszczają też różne przedmioty, takie jak na przykład kamienie, które można sprzedać. Oraz przede wszystkim lecznicze przedmioty. Jakieś tam miksturki, jakieś namioty i tego typu duperele. Kupcy niestety stają się marginalni od jakiejś połowy gry, oferują głównie właśnie te mikstury leczące, które nam wypadają z wrogów i nie oferują żadnych mocniejszych broni ponad te, które mamy. Gra jest bardzo bogata w różne typy przeciwników, choć są one ograniczone do konkretnych etapów. To może prowadzić do powtarzalności, jednakże poza finałem nie stanowi to dla mnie żadnego problemu. Mój problem zaczyna się, gdy przeciwnik staje się na przykład niewidzialny, co wymusza bierną reakcję i dosłownie czekanie, aż jemu się skończy ten atak, żeby móc go zaatakować, a wszyscy wiemy, jakie to jest denerwujące. Niestety im dalej w grze jesteśmy, tym więcej takich przeciwników się pojawia. Gra skupia się bardzo mocno na bossach, których jest aż 43 około chyba, i każdy ma swój unikalny pomysł na siebie. No może poza jednym. Większość z nich ma dobrze zaprojektowane mechaniki, co jest dużym plusem, na każdego faktycznie trzeba znaleźć jakiś konkretny pokup. Są kolorowi, różnorodni, co zapobiega wrażeniu recyklingu. Gra nie należy do łatwych, to na pewno. Grałem na normalnym poziomie trudności, no powiedzmy podstawowym, i walka Ursulą zajęła mi chyba 10 podejść, a finałowy boss, Anthem, okazał się wyjątkowo pojebany. I jego trzecia faza zajęła mi 20 podejść, jak nie więcej, zanim udało mi się gościa ubić. Pomniejsi przeciwnicy pod koniec gry mogą również stanowić wyzwanie, zwłaszcza jak ich bardzo dużo. Choć osobiście nie miałem z nimi jakichś dużych problemów. Co do endgame'u, bo jest to RPG, więc endgame posiada, Kingdom Hearts oferuje mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo opcjonalnego grindu, wyłącznie dla chętnych. Szczególnie w celu wylewelowania postaci do pokonania coraz silniejszych bossów, na przykład na arenie Herkulesa. Ostatni i finalny boss tej areny, w ogóle finalny boss gry, taki, który wprawia zagracza, będzie wymagał szczególnie wygrindowanej postaci lub naprawdę wysokiej klasy umiejętności. Na szczęście mnie konieczność grindowania ominęła całkowicie, ale przez to spędziłem 4 godziny na pokonaniu ostatniego bossa, więc coś gakać, bo moja postać była po prostu za słaba na ten moment gry.
możemy powracać do wcześniejszych światów dzięki metroidwaniowym mechanikom, które pozwalają na zbieranie nowych przedmiotów dzięki zdobywanym umiejętnościom niedostępnym wcześniej. Eksploracja jest dość ważnym elementem całej gry, ponieważ każdy z odwiedzanych światów ma masę poukrywanych skrzyń z różnymi fantami. Gra oferuje również wybór klasy na samym początku gry. Mamy do wyboru miecz, rustkę oraz tarchę i w zależności od tego, co wybierzemy, w innej kolejności będziemy dostawać umiejętności i dostaniemy trochę innych statystyki. Przechodzimy do fabuły, do omówienia historii, więc jeśli ktoś się boi spoilerów albo nie chce wiedzieć, co się w tej grze dzieje, pomija ten punkt całkowicie. I teraz w skrócie, bo nie będę opowiadał oczywiście w maksymalnych szczegółach, ale teraz tak. Pierwszy Kingdom Hearts opowiada historię 14-letniego chłopca imieniem Sora. I Sora mieszka na wyspach przeznaczenia, Destiny Island, od urodzenia i marzy o tym, aby opuścić swoje miejsce zamieszkania, by przeżyć prawdziwe przygody. Takie najprawdziwsze, jak dorośli przeżywają. Jego najlepszymi przyjaciółmi są Riku i Kairi, którzy będą bardzo ważni w tej historii, którym planuje właśnie wypłynąć budowaną przez nich tratwą. W Rosjaki Sora nagle znajduje się w mieście wyrzutków, w którym mieszkają postacie z różnych bajek Disneya oraz Final Fantasy. Okazuje się, że Sora został wybrańcem posiadającym kluczoostrze, czyli wspomniany Keyblade. I teraz tak, mieszkańcy tego miasta pochodzą z światów pochłoniętych przez ciemność. I tylko on, czyli Sora, może odwrócić tę katastrofę. A co do naszych ulubionych postaci Disneya, to... W tym samym czasie Donald i Goofy zostają wysłani przez króla Mickiego i starają się odnaleźć wspomniane kluczoostrze i napotykają właśnie Sorę w tym mieście wyrzutków. Postanawiają razem odnaleźć źródło ciemności i zarazem króla, bo król zaginął. W trakcie gry odwiedzimy światy z Alicją, Herkulesem, Tarzanem, Aladynem, Pinokiem, Małą Syrenką, Zekiem Kellingtonem oraz Piotrusiem Panem. Gaspiskiem, jak się okazuje, to i nasza ukochana grupa woli Disneya. Zafar, Hadek, Ugibuki, Kapitan Hook, Ursula i przywódczyni tej cudownej grai Diabolina, czyli Maleficent. Okazuje się również, że Riku i Kairi wpadli w rękę tych złych postaci, a Kairi jest jedną z 7 księżniczek Disneya nagle, które mają być użyte do zalania wszystkich światów ciemnością i ich pochłonięcia dzięki temu. Riku, wierząc, że ratuje Kairi, staje się przeciwny Sorze, a nawet próbuje go zabić, co jest ciekawym momentem w fabule. W finale odkrywamy, że za wszystkim stoi Anhem, gość, który badał tą ciemność i tak go po prostu pochłonęła. Po długiej i wyczerpującej walce, przypominam 20 razy walczyłem albo więcej, i dzięki temu, że głównym przesłaniem całej gry jest w sumie to, że zawsze w ciemności jest światło, i że zawsze w najgorszym momencie zawsze jest to małe światełko w tunelu. Sora i jego przyjaciele, dzięki kluczoostrzu oraz też Mickiemu, którego znajdujemy, zamykają ciemność raz na zawsze, przynajmniej na czas pierwszej części. I finał w sumie trochę słodko-gorzki, bo Riku i Miki zostają uwięzieni w ciemności, Kairi wraca na wyspy przeznaczenia, a Sora podróżuje dalej w towarzystwie Donalda i Goofiego. Pojebane? Wiem. Ale nie zmienia to faktu, że na koniec ryczałem jak bubr, bo zakończenie bije tak emocjonalnie po łbie. Fabuła jest prowadzona dzięki rozmowami z postaciami. To one nam mówią, gdzie mamy iść i co robić. Jeśli nie chwytamy i olewamy ich wskazówki, to często znajdziemy się w punkcie, że nie będziemy wiedzieli, gdzie iść dalej. Wielkim, ale to wielkim plusem gry jest to, że ona nie prowadzi za rączkę. Nie ma żadnych znaczników, nie ma żadnej mapy. Masz słuchać bohaterów i poznać lokacje, żeby skończyć dany świat.
W trakcie progresji gry odbierzamy znanych animacji Disneya krainy, które są przedstawione jako planety. Kiedy ukończymy dany świat i znajdziemy dziurkę od klucza do danego świata, fabuła pcha nas dalej. Dialogów jest od cholery. Bardzo często odkładamy pada na bok, żeby posłuchać, co postacie mają do powiedzenia. Dużo część dialogów jest niestety tekstowa, aczkolwiek w pełni udźwiękowionych też nie brakuje. Dialogi są nieco infantylne, ale nigdy na tyle, żeby złapało nas jakieś zażenowanie. Oddają idealnie tę dziecięcą naiwność całej historii, a jednocześnie, kiedy trzeba, dodają sporo powagi. Co najważniejsze, przynajmniej dla mnie, dialogi są bardzo wiarygodnie napisane, co nam daje ogólnie poczucie, że owe postacie mogłyby to na spokojnie powiedzieć. Na przykład taki Kubuś Puchatek, który nie wie, jak pożegnać się sam ze sobą. I was thinking of how to say goodbye to Pooh. Pooh? Yes. Gra posiada też również zadania poboczne, takie jak dodatkowe puchary do zdobycia na arenie Herkulesa, cały znajdźkowy quest z Kubusiem Puchatkiem oraz zadania związane z naszym gumowym statkiem, których nie robiłem, bo gumowy statek jest okropny, jak mówiłem. A ponadto są oczywiście same znajdźki i w Kingdom Hearts są bardzo fajnie moim zdaniem zrobione, bo jak ja bardzo nie lubię znajdziek, to tutaj są pod postacią 99 dalmatyńczyków, które zaginęły, bo ich to jeden, a mama i tata są na miejscu, a szczeniaszki sobie uciekły. Jest masa poukrywanych skrzyń i wyrwanych tron z historią wspomnianego misia o małym rozumku. Bo musimy szukać tron, żeby pomóc Kubusiowi Puchatkowi i to jest jako taka forma znajdźki właściwie. Na szczęście Kingdom Hearts unika wymuszonego powrotu do poprzednich lokacji, ograniczając powtarzalność do minimum. Większość wydarzeń rozgrywa się w nowych lokacjach, co eliminuje całkowicie efekt recyklingu. Nie ma go w tej grze po prostu. Przechodzimy do moich stricte subiektywnych odczuć. I ja wam muszę powiedzieć, że grając w Kingdom Hearts, ja się czułem trochę tak, jakbym był dzieciakiem i wziął znowu PSP, odpalił sobie Locoroco albo Patapony i po prostu w nie grał. Ta gra u mnie wywoływała jakieś dziwne uczucie takiej dziecięcej magii i takiego pochłonięcia przez świat. W dzisiejszych grach często mam tak, że po prostu czekam, aż one się skończą, albo odliczam kolejne poziomy, które się dzieją i mam takie, dobra, już było 7 poziomów, zaraz koniec. Tutaj tego nie miałem, ja tutaj chciałem, żeby ta gra trwała jak najdłużej. Świetnie się bawiłem przy Kingdom Hearts i większość tych wad, poza lataniem statkiem, mi nie przeszkadzała. Latanie statkiem na szczęście zostało ograniczone do minimum, więc no mi nie przeszkadzało. A ja wiem, że ja będę patrzył na tę grę przez różowe okulary. Ja uważam, że ona jest cholernie dobra, nie dziwię się, dlaczego jest tak kultowa. I jestem pewien, że do niej kiedyś wrócę. I na pewno będę o niej pamiętał. Nie mogę się doczekać, aż przejdę kolejne części. Uważam, że historia jest świetnie opowiedziana, jeszcze nie jest komplikowana, bo ponoć potem się komplikuje na tyle, że nikt jej nie ogarnia. Jedynka jest klarowna i naprawdę miło się ją śledzi. I faktycznie emocjonalnie się zaangażowałem w cholerę, jak wspominałem. Ja na zakończeniu to ja się nie mogłem pozbierać przez dobre pół godziny. Więc jest. Nie powiem, żeby to była jedna z moich ulubionych gier wszechczasów, ale myślę, że jest bardzo wysoko w moim osobistym rankingu. Podsumowanie. Dobra, kończąc ten cały mój wywód, to całą moją gadaninę, to muszę przyznać, że w mojej opinii, jak zresztą wspomniałem, Kingdom Hearts to jest naprawdę fascynująca podróż przez cały świat Disneya. A przynajmniej na ten świat, który był do 2002 roku, bo on wtedy był duży, ale jeszcze nie tak duży jak dzisiaj. No i lepszy niż dzisiaj. Ja powiem tak. Jeśli jesteście fanem animachi tego studia, nie wierzę, że ktoś się zawiedzie. Choć po wielu mankamentach tej produkcji widać, że jej rodowód to PS2. Nadal gracie w to o wiele lepiej niż większość dzisiejszych napaserowanych mikrotransakcjami baracheł. Grafika oraz muzyka, choć kachem mają swoje słabsze momenty, wciąż wprowadza w odpowiedni nastrój. Historia to zdecydowanie mocna strona Kingdom Hearts. Jestem pewien, że przez naprawdę długi czas jej nie zapomnę. Zwłaszcza, że wiem, jak potem ponoć będzie ona skomplikowana. Sumowując już to tak finalnie.
Ta produkcja, jestem pewien, zachwyci każdego fana Disneya oraz JRPG-ów. Myślę, że przez niektórych bossów to nawet fani Soulsów by tu znaleźli coś dla ciebie. Mam szczerą nadzieję, że tym materiałem przekonam was do zagrania w Kingdom Hearts, jeśli ktoś by nie był przekonany. Jeszcze co mógłbym powiedzieć na temat Kingdom Hearts, to słyszałem taką opinię, że to jest gra zbyt trudna dla młodych, ale zbyt infantylna dla starszych, więc jak wspomniałem, mam nadzieję, że was przekonałem, a ja lecę ogrywać następne części, więc zostawcie subika, lajka i do usłyszenia w następnym materiale. Do zobaczenia.